W jednym z poprzednich filmów pokazaliśmy, że pierwiastek z dwóch nie jest liczbą wymierną, a dokładnie wykazaliśmy, że prawdziwe jest następujące zdanie. Nie istnieje liczba wymierna q, która spełnia równanie q kwadrat równe 2. W tym filmie wykażemy fakt ogólniejszy i metoda będzie bardzo podobna, a mianowicie, że jeżeli p jest liczbą pierwszą, to nie istnieje liczba wymierna q, która spełnia równanie q kwadrat równe p. Innymi słowy, że pierwiastek z liczby pierwszej jest zawsze liczbą niewymierną. I dowód, podobnie jak w przypadku tego faktu, będzie nie wprost, to znaczy założymy, że taka liczba istnieje i to założenie doprowadzi nas do sprzeczności, a zatem było ono fałszywe. Czyli załóżmy, że istnieje taka liczba, że liczba istnieje. Załóżmy, że istnieje liczba wymierna q. No, liczba wymierna to jest zawsze iloraz dwóch liczb całkowitych, czyli to nasze q to jest a przez b spełniająca równanie, no, q kwadrat równe p. No, p jest liczbą pierwszą. No, o a i b, co możemy założyć o a i b? No, wiemy, że liczba wymierna może być reprezentowana jako iloraz różnych liczb całkowitych. Jeżeli chcemy, żeby a i b były jednoznacznie wyznaczone, to to musi być ułamek nieskracalny, czyli a i b nie mają wspólnego czynnika, dzielnika. Czyli a, b to są liczby całkowite dodatnie bez wspólnego dzielnika. Czyli względnie pierwsze. No dobrze, i teraz napiszmy to równanie q kwadrat równe p, czyli q kwadrat, czyli a kwadrat podzielone przez b kwadrat równa się p. No, mnożymy obie strony przez b kwadrat, co prowadzi nas do równania a kwadrat równe b kwadrat razy p. No, co mówi to równanie? No, to równanie mówi nam, prawda, co to równanie mówi, że liczba a kwadrat dzieli się przez p. Przez liczbę pierwszą p. No tak, bo a kwadrat to jest b kwadrat, pewna liczba całkowita razy p. Teraz w przypadku liczby 2, prawda, to tam w pewnym momencie zauważyliśmy, że jeżeli kwadrat liczby parzystej jest liczbą, że kwadrat liczby jest liczbą parzystą, to sama liczba musi być liczbą parzystą. Otóż podobny fakt ma miejsce w przypadku każdej liczby pierwszej. Mianowicie, jeżeli kwadrat liczby dzieli się przez liczbę pierwszą p, to sama ta liczba musi się dzielić przez liczbę pierwszą p. I żeby to sobie uzmysłowić, przypomnijmy, że każda liczba jest iloczynem liczb pierwszych. No, czyli jeżeli mamy dowolną liczbę a, to istnieją liczby pierwsze, nazwijmy je p1, p2, czyli a, każda liczba jest iloczynem pewnej ilości liczb pierwszych. Powiedzmy, że jest ich l, gdzie p1, p2, pl to są liczby pierwsze.
One nie muszą być wszystkie różne, na przykład 8 to jest 2 razy 2 razy 2. Tak? Czyli tutaj te liczby nie muszą być wszystkie równe, różne, mogą wśród nich się pewne liczby powtarzać, ale w zasadzie te liczby są wyznaczone jednoznacznie. Wobec tego a kwadrat, no a kwadrat równa się, no, a razy a, czyli p1, p2, pl razy p1, p2, pl, no, czyli to jest, napiszmy p1, p2, pl, p1, pl. Dobrze. I teraz a kwadrat dzieli się przez p, czyli wśród tych liczb tutaj, wśród tych liczb musi być liczba p, dlatego że rozkład jest jednoznaczny, czyli tutaj, tutaj musi być nasze p. A jedną z tych liczb p1, p2 lub pl musi być liczba p. Ale teraz, jeżeli liczba p występuje wśród tych liczb, to ponieważ te liczby to są te same, które były tutaj, to znaczy, że p musi również występować tutaj. Prawda? Czyli samo a musi dzielić się przez p. No, zatem a dzieli się przez p. No to znaczy, że a równa się p, no, razy jakieś tam k. No dobrze, skoro wiemy, że a równa się p razy k, to wstawiamy to wyrażenie na a, wstawiamy do naszego równania. I co otrzymujemy? A kwadrat, wtedy a kwadrat to jest p kwadrat razy k kwadrat i to równa się b kwadrat razy p, razy p. P razy b kwadrat. No dobrze, to teraz przez p możemy podzielić obie strony. No i otrzymujemy, że p razy k kwadrat równa się b kwadrat. No to porównując, prawda, to z tym, prawda, widzimy, że to równanie mówi, że z kolei b kwadrat dzieli się przez p. Zatem co? Zatem podobnie jak poprzednio, zatem b, samo b, musi dzielić się przez p. Ale to jest sprzeczne z czym jest sprzeczne? No popatrzmy, założyliśmy, prawda, każdy ułamek możemy zapisać tak, żeby a i b nie miało wspólnych dzielników. Tutaj widzimy, że a dzieli się przez p. Skoro tak, skoro to równanie jest spełnione, to b musi dzielić się przez p, ale to jest sprzeczne z tym, że a dzieliło się przez p. A dzieliło się przez p. Zatem nasze założenie o tym, że istnieje liczba wymierna, która spełnia równanie q kwadrat równe p, doprowadziła nas do sprzeczności. Zatem taka liczba nie istnieje,
czyli pierwiastek z liczby, nie, liczby pierwszej p, jest zawsze liczbą niewymierną. Teraz, jeżeli dokładnie przypatrzymy się temu dowodowi, to zauważymy, że kluczowym tutaj, kluczową własnością, która pozwala ten dowód przeprowadzić, kluczową własnością liczby p jest następująca własność. Czyli zobaczmy, że może tak napiszę. W tym dowodzie istotna własność, liczby p jest następująca. To jest ta istotna własność. Jeżeli sama liczba dzieli się, jeżeli kwadrat liczby dzieli się przez p, to sama liczba musi dzielić się przez p. Czyli to jest następująca własność. Jeżeli a kwadrat, może napiszmy jeżeli, a kwadrat równa się k razy p, czyli jeżeli a kwadrat dzieli się przez p, to a dzieli się przez p. To a równa się l razy p. Otóż nie tylko liczby pierwsze mają tę własność. Na przykład liczba 6 ma tę własność. Czyli postępując dokładnie w ten sam sposób, pierwiastek z 6 jest liczbą niewymierną. Na przykład liczba 15 ma tę własność. A na przykład liczba 8 nie ma. A liczba 8 nie ma tej własności. No bo co? Bo 4 nie dzieli się 8. Liczba 12, czyli na przykład 8. Na przykład 4 do kwadratu równa się 2 razy 8, no ale 4 nie dzieli się przez 8. Podobnie liczba 12 nie ma tej własności. Na przykład 6 do kwadratu to jest 36 równa się 3 razy 12, a 6 nie dzieli się przez 12. Czyli liczby pierwsze mają tę własność, ale również inne liczby mają tę własność i dla wszystkich tych liczb ten dowód można przeprowadzić dokładnie w ten sam sposób, jak dla liczby pierwszej, jak dla każdej liczby pierwszej. No i na zakończenie może powiem, że korzystając z tej własności rozkładu na liczby pierwsze, można udowodnić, że pierwiastek z liczby całkowitej dodatniej jest albo całkowity, albo niewymierny. No i możecie spróbować, czy potrafilibyście przeprowadzić taki dowód.